pewne wydarzenia mogą być nieprawdopodobne, ale wszystkie wydarzenia są możliwe. W wyniku obijania się napisałam powieść. Nigdy nie spojrzę tam kino. Dwaj panowie z branży. To tytuł twojego debiutu, książki, która za chwilę będzie dostępna w księgarnie. Co to za branża i co to za panowie? Branża filmowa, ale nie współcześnie, tylko w dwudziestoleciu międzywojennym. A dwaj panowie to Adam i Marian, przyjaciele od czasów dzieciństwa. Jeden z nich jest Polakiem, drugi jest Żydem i zakładają razem kino w 1909 roku. No ich największą nadzieją jest to, że nie zbankrutują. Jak dalej się ta historia toczy? Czy jakby jak wygląda cała ta otoczka historyczna? Pomysł był taki, żeby nie tylko opowiedzieć o życiu moich dwóch bohaterów, którzy żyją sobie, przeżywają różne problemy, jakie to problemy mogli przeżywać właściciele kin właśnie w dwudziestoleciu, ale także opowiedzieć coś trochę o kinie, zwłaszcza o prowadzeniu kina. To jest taka trochę terra incognita dla bardzo wielu, nawet wielbicieli kinematografii. W związku z tym spotykają poborców podatkowych i muszą się zmierzyć z przepisami przeciwpożarowymi i mają dużo problemów takich, na jakie napotykali właśnie tak zwani kiniarze z tak zwanej branży w dwudziestoleciu międzywojennym. A oczywiście w tle rozgrywa się wielka historia, do której nawiązuje, bo były to czasy burzliwe dla mieszkańców Polski, nawet bardzo. Jak mocno trzymałaś się faktów historycznych, pisząc taką książkę? Starałam się trzymać jak najbardziej. Oczywiście w pewnych momentach pozwalałam sobie na różne dodatki, żeby było ciekawiej. Przyjąłam taką zasadę, że pewne wydarzenia mogą być nieprawdopodobne, ale wszystkie wydarzenia są możliwe. To znaczy, że być może nasi bohaterowie nie mieliby wielkiej okazji spotkać wszystkich postaci, które pojawiają się w książce, ale te postacie wtedy żyły, były w Warszawie, albo możemy się zabawić w taką pomysł, że były wtedy w Warszawie. Bardzo dbałam o to, żeby zgadzały się przełomowe daty polskiej kinematografii. Sprawdzałam daty premier filmów, także kiedy nasi bohaterowie omawiają premiery filmowe, to są to dokładnie te filmy, które wchodziły wtedy na ekrany. Sprawdzałam też miesiące premier, żeby na przykład nie rozmawiali w maju o filmie, który będzie miał premierę dopiero w sierpniu. Także starałam się, żeby nazwiska innych właścicieli kin się zgadzały. Ogólnie starałam się jak najbardziej trzymać faktów historycznych, chociaż muszę przyznać, że w jednym przypadku sobie darowałam. Po 3 godzinach poszukiwań w całej dostępnej mi literaturze, a mam jej w domu bardzo dużo, zdecydowałam się zgadnąć dokładnie, w którym miesiącu w Polsce była premiera King Konga. Chyba mogę powiedzieć, że znasz tamte czasy od podszewki, bo piszesz też o nim doktora. Tak się akurat składa, że o samych kinach w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym napisałam swoją pracę magisterską, a w ramach pracy doktorskiej zaczęłam się zajmować środowiskiem filmowym okresu dwudziestolecia międzywojennego, zadając sobie takie dosyć podstawowe pytania, kim byli ci ludzie, nie jako pojedyncze jednostki, o których bardzo dużo się pisze, czy o których możemy przeczytać, ale jako zbiorowość. No i jak zebrałam te wszystkie materiały i przyszedł ten czas do takiej porządnej naukowej analizy, to zaczęłam się obijać jak każdy porządny doktorat i w wyniku obijania się napisałam powieść. Rodzina się ze mnie śmieje, że jestem najbardziej twórczą, prokrastynującą osobą, o jakiej słyszeli. Ale tak to mniej więcej wygląda. Między wstępem a pierwszym rozdziałem doktoratu właśnie powstali dwaj panowie z branży, między innymi na podstawie materiałów, które zebrałam do napisania swojej pracy doktorskiej. Wiem, że również interesujesz się współcześnie filmami, zdarza ci się o nim pisać. Tak, prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, na którym staram się właśnie komentować na bieżąco współczesne kino i największe premiery filmowe. I w ogóle kino to jest taka moja wielka miłość, która towarzyszy mi, jakby nie pamiętam kiedy nie byłam zainteresowana kinem. Wydaje mi się, że jak byłam nawet dzieckiem od czasu, kiedy pierwszy raz się zetknęłam z kinem, to ono mnie fascynowało. I tak się akurat potoczyła moja przygoda z kinem, że i mam okazję pisać o współczesnym, i moje zainteresowania historyczne wiążą się z kinem. I ogólnie rzecz biorąc, gdzie nie spojrzę, tam kino. A ile czasu zajęło ci pisanie książki, bo to debiut, jak to wyglądało? Pisanie książki zajęło mi, i to jest trochę, może nie wiem, czy to jest dobra reklama, zajęło mi około 5,5 roku. Przy czym było to 5,5 roku pisania na zasadzie, dobrze, to jest wieczór, wróciłam z pracy, mam do wyboru 2 rzeczy, mogę usiąść nad doktoratem, albo mogę sobie popisać książkę. I pisałam ją bez żadnego takiego napięcia, że muszę ją szybko skończyć, że muszę, mam jakiś sobie, wyznaczałam ten. Nie, pisałam ją tak sobie, tu jeden rozdział, tu drugi, tu trzeci, ale okazuje się, że jak się człowiek tak wkręci w pisanie książki, to jakby cała ta historia
przychodzi razem i około pół roku zajęło mi napisanie. Mówię, dużo już wiedziałam wcześniej, więc jakby gdyśmy doliczyli jeszcze cały research, który trzeba zrobić, no to wychodzi półtora roku, bo przynajmniej rok wcześniej zaczęłam zbierać różne materiały do doktoratu, ale wykorzystałam je przy pracy, przy książce. Planujesz jakąś kontynuację? Trochę mnie to kusi, przyznam szczerze, dlatego że zostawiłam taką furtkę, że losy naszych bohaterów nie są do końca domknięte, a kusi mnie, ponieważ w latach 40. po Polsce jeździły kino objazdowe. Jest to temat wyjątkowo piękny, romantyczny i także nie tak bardzo znany, a zbieranie materiałów na temat historii kina także mnie bawi. Chociaż jak ponownie śmieje się ze mnie moja rodzina, to może najpierw zrób doktorat, a potem wykorzystać materiały do habilitacji. No zobaczymy, jak się potoczy moja kariera naukowa, ale myślę, że mogłabym napisać dalej o tych bohaterach, bo ich lubię. A czy możesz coś polecić z literatury współczesnej? Jakieś dobre książki, które podczytujesz? Powiem szczerze, że jeśli chodzi o książki, to w tym momencie siedzę w ogóle w ciągu ostatnich tygodni. Wyszło bardzo dużo książek właśnie o kinie w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, ponieważ na ekrany telewizorów wszedł serial Bodo. W związku z tym mamy w tym momencie do kupienia 4 książki Eugeniuszu Bodo. Ja kupiłam i przeczytałam je wszystkie. I najbardziej polecam biografię Już tak jestem, Zimny drań, która jest bardzo ciekawą biografią aktora, właśnie jednego z najbardziej znanych aktorów tego okresu. A do tego wszystkiego jest po prostu bardzo dobrze napisaną książką i dobrze udokumentowaną biografią i bardzo polecam każdemu, kto się interesuje kinem, ale także chciałby zobaczyć, jak wygląda tak dobrze udokumentowana biografia, książka, która nie wychodzi tylko dlatego, że coś pojawiło się akurat w kinie czy na ekranie telewizora.